Rozmawiamy, my teraz rozmawiamy. Radio Conchita, Radio Tok FM Euro Conchita. Barbie, Baby, Langström Extra. Nie jest racjonalne po prostu. To trzeba zawsze to uwzględniać we wszystkich badaniach, we wszystkich badaniach. To można by jeszcze porównać do takich wczesnych struktur społecznych, jak są dwie grupy, są łowcy i są rolnicy. Łowcy przychodzą na te spotkania, o których pani redaktor mówi, oni przychodzą złowić jak najwięcej wizytów. No też dobrze. Z drugiej strony są też tacy, którzy nie mają natury łowcy, ale są też nie mają struktury, nie mają umiejętności bycia farmerem, bycia rolnikiem. Oni, można by powiedzieć, są zbieraczami. Zapraszamy do oglądania nowego kanału na YouTube El Hof Art. Serdecznie Państwa zapraszamy do kanału nowego El Hof Art. Dopiero przejście na poziom ustrukturyzowanego networkingu, takiego świadomego, daje nam możliwość bycia rolnikiem, to znaczy tak jakby uprawiania swojej własnej sieci kontaktów. Ile kontaktów taka sieć jest w stanie wytrzymać? Bo rozumiem, że powyżej pewnej liczby przestanę mieć szansę uprawiania. Musi być jakaś konkretna liczba. To znowu jest troszeczkę kwestia typu osobowości, talentów. Są takie wyjątkowe osoby, co potrafią i po 100 tysięcy ogarnąć kontaktów i są takie. Nie, ale innych talentów nie ma akurat takie manie, że tam. Natomiast to jest tak, średnio każdy przedsiębiorca ma tych 200-300 kontaktów. Jak się kilka lat prowadzi biznesy, to tak tyle się ma. Jeżeli grupa ma 50 członków, no to razem jest to już ładnych parę 10 tysięcy plus. Ponieważ każdy z nas co tydzień, co miesiąc poznaje nowe osoby, może nie za dużo, ale to jedno, dwie, trzy, no bo w zależności od rodzaju biznesu, pewnie kosztowa troszkę mniej, w moim biznesie więcej, to cały czas taka grupa, można powiedzieć, część kontaktów się w takim sensie wypłukuje, już zostaje z tyłu, już nie podtrzymujemy relacji, natomiast nawiązujemy z nowymi. Czyli można powiedzieć, żyjemy w takiej chmurze tych 10 tysięcy kontaktów, które część jest świeża, nowa, a część już, jak powiedziałem, ulega atrofii rozpadowi. Mam informację od naszej wydawczyni. Już proszę nie dzwonić. Trzy osoby, które dostaną ten z książki, to pan Andrzej, pan Bogdan i pani Magdalena. To są te trzy osoby, które jako pierwsze do nas się dodzwoniły i dostaną egzemplarz książki Zanurz się w Błękitnym Oceanie, jak networking wspiera rozwój firm, z oczywiście z autografami naszych autorów, którzy są dzisiaj obecni. I o jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać, bo oczywiście jest coś takiego jak przydatne kontakty, bo warto znać, nie wiem, tych, co zajmują wyższe stanowiska, albo tych, co są akurat w tej branży, która mnie interesuje, ale istnieje chyba też coś takiego jak chemia, zwykła chemia interpersonalna, że z jednymi ludźmi dogaduje się lepiej, a z drugimi no gorzej, bo na przykład charakterologicznie do siebie nie pasujemy, no skoro małżeństwa się przez to rozpadają, to rozumiem, że i związki biznesowe również. Czy powinnam sobie, budując na przykład sieć kontaktów, właśnie dobierać takie osoby, z którymi mi się po prostu lepiej rozmawia, lepiej się kontaktuje, nie patrząc na ich branżę albo stanowisko, i inwestować w te kontakty, czy jednak powinnam inwestować w te kontakty bardziej sprofilowane? No to jest pytanie... Skończyło się. Prawda? To wszystko zależy od celu, jaki sobie stawiam. Pani redaktor stawia sobie zyski, firmy w tych spotkaniach. Jakieś w przyszłości zyski. No zyski, więc na ogólnie rzecz mówiąc, to jest takie zyski. Naukowcy wprowadzają widzisz? Pojęcie bliskości. Czy jak blisko powinnam być... Co Żydówka może powiedzieć? To jest dosyć że zyski. Skomplikowane zagadnienie widzisz? Społeczne. Że zyski. Blisko dzielimy na takie cztery. Bliskość twórczą, emocjonalną, tam jeszcze... Zyski. Te dwie są najważniejsze. Twórcza, emocjonalna. Ta twórcza to jest... Radio Conchita. Tok FM Euro Conchita. Barbie. Baby. Langström Extra. Na rondzie Waszyngtona kupisz kapelusze. Jeżeli zamkną supermarkety, zapraszamy na rondo Waszyngtona kupić kapelusze. Kupować kapelusze. Wysłuchają Panią, podyskutują, prawda, i tak dalej. No, ludźmi, którzy są jakimś zaprzeczeniem, nie, nie,